Już w niedzielę 30 listopada odbędzie się druga tura wyborów na stanowisko burmistrza Łukowa. W pierwszej turze najwięcej głosów otrzymali obecny burmistrz Dariusz Szustek i były burmistrz Zbigniew Zemło. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wyborach. Być może w podjęciu decyzji, na którego kandydata oddać głos, pomoże Państwu zorganizowana przez Master TV debata. Dzięki przychylności dyrektora Artura Mydlaka spotkanie kandydatów odbyło się w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury. Witamy Państwa na kolejnej debacie kandydatów na stanowisko burmistrza Łukowa. Do drugiej tury wyborów przyszli obecny burmistrz Dariusz Szustek. Witam Pana. Dzień dobry, witam Panią redaktor. Witam swojego rywala i witam serdecznie Państwa, którzy zechcieliście przybyć na tę debatę. Oraz były burmistrz Zbigniew Zemło. Witam serdecznie Panią, witam Pana Szustka, witam wszystkich Państwa. Dzień dobry. W niedzielę 30 listopada druga tura wyborów. W tym dniu zdecydujemy, który z Panów obejmie stanowisko burmistrza Łukowa. Mamy nadzieję, że ta debata pomoże Państwu w podjęciu decyzji. Nasze spotkanie podzieliliśmy na kilka części. Zaczynamy od pytań skierowanych do obu panów. Później będą pytania przygotowane przez naszą redakcję oraz przez naszych widzów. Przewidujemy też możliwość zadawania kandydatom sobie nawzajem pytań i będą też pytania oczywiście z widowni, jeżeli zechcą Państwo jakieś pytania zadać. Zaczynamy naszą pierwszą rundę. Ja przypomnę, że ze względu na to, że jest to program telewizyjny, ma to ograniczenia czasowe i na odpowiedzi mają panowie po 1,5 minuty. W pierwszej rundzie odpowiedź będzie trwała minutę. Tutaj to poproszę właściwie o taki komentarz. I chciałabym zacząć od tego, jak oceniacie panowie osiągnięte przez was wyniki podczas pierwszej tury wyborów. Chciałabym, żeby zaczął pan burmistrz Dariusz Szustek. Staram się streścić w minucie, aczkolwiek moja wdzięczność dla 5 tysięcy prawie Łukowian, którzy zechcieli pójść i oddać głos za moją kandydaturą, musiałaby być wyrażana znacznie dłużej. Więc serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy poszli na wybory i oddali głos na któregokolwiek z kandydatów. Natomiast oczywiście szczególnie dziękuję tym, którzy zechcieli zaznaczyć znak X przy moim nazwisku, co oznaczało, że z ich woli, ich wolą jest, abym nadal pełnił funkcję burmistrza naszego miasta. Także serdecznie dziękuję wszystkim Państwu. Nie ukrywam, że liczyłem na lepszy jeszcze wynik, ale oczywiście no każdy wynik uczy pokory. Myślę, że wobec tego, co się zadziało jeszcze w niedzielę wyborczą, wobec różnych oszczerstw i pomówień, które miały miejsce, jest to wynik bardzo dobry. Kończymy, dziękuję. Teraz pan Zbigniew Zemło. Jak ocenia pan osiągnięte przez siebie wyniki podczas pierwszej tury wyborów? No tak, nie zacznę od żadnych oszczerstw ani innych niedomówień, natomiast gratuluję oczywiście wszystkim kandydatom, którzy osiągnęli swój wynik, każdy oddzielnie. Nie ukrywam, że to, że 50% mieszkańców poszło, to jeszcze ta drugie 50% zostało w domu i prawdopodobnie te drugie 50% przyjdzie w drugiej turze na mnie zagłosować. Taką mam nadzieję. Ale każdemu trzeba pogratulować, bo z tego, co każdy z kandydatów przekazał swój program, jest naprawdę jeszcze raz się spotkać przy wygranych wyborach, żeby to wszystko zebrać w jedną całość, bo są to ważne aspekty w rozwoju naszego miasta i za to właśnie wszystkim dziękuję, którzy startowali, którzy przygotowali taki rodzaj programu, gdzie nie każdy z nas ujął to, co widział, ale takie najpilniejsze potrzeby. Także efekt tej pierwszej tury przynosi w to, że w przyszłości możemy miasto nasze w inny sposób potraktować, inny program przygotować, czy w ogóle całościowy, długi program na najbliższe 4 lata. Także wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu, którzy wszyscy wzięli udział. Panowie, a proszę powiedzcie, jak oceniacie wybory do Rady Miasta? Czy to będzie konstruktywna rada, która będzie dobrze pracowała przez najbliższe 4 lata? Ja te wybory oceniam bardzo dobrze z dwóch powodów.
Jeden pierwszy powód to, że Prawo i Sprawiedliwość odniosło ogromny sukces. Mówiąc kolokwialnie, zwiększyło stan posiadania w Radzie Miasta. Mamy na dzień dzisiejszy 10 radnych, ale z drugiej strony, że są to wybory, które odzwierciedlają faktycznie wolę mieszkańców naszego miasta, ponieważ wszyscy wiemy, że były okręgi jednomandatowe i akurat w tych okręgach mieszkańcy, którzy poszli zagłosować, wskazali, że to akurat ta osoba, a nie inna, ma ich reprezentować. I myślę, że to jest ogromne wyzwanie przed radnymi, którzy odnieśli sukces w tych wyborach, którzy no, będą musieli się zmierzyć teraz z potrzebami mieszkańców. Te potrzeby mieszkańców zawsze są duże i myślę, że chcę wszystkim życzyć, żeby za 4 lata ocena wystawiona przez wyborców była dla nich bardzo dobra. Jak pan ocenia nową Radę Miasta? 50% mieszkańców wskazało na to, jakich chcą mieć radnych w swoich okręgach. No te drugie 50% nie znamy stanowiska, jakby się zachowało, w jaki sposób to by się rozstrzygnęło. Oczywiście przyznaję, wynik jest bardzo dobry, ale zdanie moje jest takiego rodzaju, że ci wszyscy kandydaci, którzy, znaczy już teraz obecnie radni, którzy niebawem złożą ślubowanie, powinni o jednej ważnej rzeczy pomyśleć, bo każdy z nich w swoich wypowiedziach mówił, że będzie pracował na rzecz miasta, na rzecz jego mieszkańców. I gdybym ja wygrał wybory, to bym oczekiwał wtedy jednej najważniejszej rzeczy, że w końcu w Łukowie zapanuje taka sytuacja, że Rada Miasta będzie mówiła jednym głosem ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Mieszkańcy tego oczekują. W różnych rozmowach, które przeprowadziłem, wiele rozmów, wiele spotkań, oczekują od swoich wybrańców, żeby oni pracowali na rzecz miasta. Żeby na dzień ślubowania, po dniu ślubowania, zostawili swoje legitymacje partyjne różnego rodzaju, każdej z opcji, czy to stowarzyszeń, czy to komitetów wyborczych, i żeby pracowali na rzecz swojego miasta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do rundy drugiej. Będziemy teraz zadawać panom pytania, które przygotowała nasza redakcja i które nadesłali również do nas nasi widzowie. Zaczynamy tą rundę od pytania do pana Dariusza Szóstka. Na odpowiedź, przypominam, jest 1,5 minuty. W tej rundzie będzie też taka nowa zasada, że kontrkandydat będzie mógł też ustosunkować się do tego tematu. Zaczynamy od pana burmistrza. Zapowiada pan w swoim programie wyborczym rozbudowę zespołu szkół numer 1 z oddziałami integracyjnymi. Chciałabym więc zapytać, na czym polegać ma ta rozbudowa i ile to będzie kosztować? Chętnie na to odpowiem, ponieważ na ten rok 2015 w budżecie został zaplanowany projekt. Tutaj chodzi o to, żeby rozłożyć tą inwestycję w ciągu 3 lat, czyli 2015 rok projekt, 2016 rok stan surowy zamknięty i 2017 rok oddanie do użytku nowego skrzydła zespołu szkół numer 1, czyli popularnej czwórki i gimnazjum numer 1 z oddziałami integracyjnymi. Projekt zakłada powstanie 8 sal lekcyjnych i na ostatnim piętrze, na całej przestrzeni, taka mini salka do ćwiczeń dla klas młodszych. Taka mini sala gimnastyczna. Coś podobnego, co widzieliśmy akurat w naszym mieście partnerskim w Estonii. Tam już coś takiego funkcjonuje. To będzie kosztować około 3 milionów złotych. Takie są wstępne założenia. Czyli tak mniej więcej 2 razy tyle, co skrzydło tak zwanej małej jedynki. Natomiast myślę, że tutaj jeszcze taką ciekawostką będzie to, że już w tym roku zechcemy na bazie lodowiska sztucznego, które już powstało, ten tak zwany biały orlik, wybudować jeszcze przy gimnazjum numer 1 i 4 kort tenisowy. Kort tenisowy i otworzyć szkółkę tenisową do nauki gry. Dziękuję. Co pan na to? Ja bardzo się cieszę, bo 4 lata temu w swoim programie pisałem między innymi rozbudowę szkoły numer 4, wtedy jeszcze szkoły numer 4 i gimnazjum numer 1. Spotkania mieliśmy z dyrektorem szkoły, z radą pedagogiczną, z rodzicami, którzy bardzo chcieli, żeby doprowadzić 4 tak jak 2, żeby była jedna zmiana. Panie burmistrzu, skąd pan weźmie te kilka milionów złotych? Bo wiemy, że
zadanie ważne, ale skąd pieniądze? Ja myślę, że to będzie czas w kolejnej rundzie, kiedy będzie już pan mógł zadawać pytania kontrkandydatowi. Rozumiem, że to jest pana stanowisko w tej sprawie. Mamy teraz kolejne pytanie do pana. W swoim programie wyborczym pisze pan, że chce właściwej promocji miasta. Co ma pan na myśli? Na myśli mam to, że promocja to powinna być przygotowana strategia promocji miasta. Nie może się opierać, że bardzo rozbudowany Wydział Promocji w Urzędzie Miasta wykonuje właściwie te imprezy, które od wielu lat były, czyli imprezy cykliczne. Powinna to być strategia, która powinna prowadzić do rozwoju naszego miasta. I ta strategia zewnętrzna prowadząca do tego, żeby przyciągać inwestorów i strategia wewnętrzna, żeby w konsekwencji spowodować napływ młodych ludzi do naszego miasta. Bo zewnętrzna, tak jak mówię, kapitał i to co powinno się dziać w mieście. Powinniśmy przez najbliższe lata, w najbliższym czasie przygotować właśnie strategię rozwoju promocji. To jest miasto, przecież miasto Łuków jest miastem królewskim. Nic nie słyszeliśmy przez te lata ani o Jagielle, ani czy chociażby turniej Jagiełły. Promocja, pracownicy powinni wyjść na miasto, nie pracować w swoim budynku, tylko powinni wyjść na miasto, powinni rozmawiać z ludźmi, powinni przygotowywać, tworzyć program, właśnie tą wizję dotyczącą strategii promocji. Byłem 4 lata radnym, przez 4 lata nie widziałem ani jednego materiału promocyjnego miasta. Nie wiem, czy akurat przede mną schowano, czy w inny sposób, ale pan burmistrz Ustek powinien się chwalić materiałami promocyjnymi, które zostały, myślę, że przez te 4 lata były takie materiały. No szkoda, że nie zobaczyłem właśnie tego rodzaju materiałów. Dotrzymuję czasu, ale jeszcze miałbym trochę do powiedzenia. Dziękujemy. Co pan na to, panie burmistrzu? No przede wszystkim ten rozbudowany, jak pan powiedział, Wydział Promocji, to tak naprawdę składa się z mniejszej ilości osób niż za pana rządów, dlatego że jest to dzisiaj Wydział Promocji Kultury i Sportu. Wcześniej to był tylko Wydział Promocji, natomiast kultura i sport z promocją bardzo ściśle się wiąże. Pan sam podkreśla, że nawet w swoich wystąpieniach wyborczych, że mamy przecież dobre wyniki, mamy się czym pochwalić, no więc myślę, że tą dziedzinę jak najbardziej też trzeba promować. Natomiast tak, żadnych materiałów Dziękujemy. Nikt nie chował. Szkoda, że pan nie widział. Dziękujemy bardzo. Również żałuję. Kolejne pytanie do burmistrza Dariusza Szóstka. Pisze pan, że i zapowiada przebudowę Orląt. Ja chciałabym wrócić do tego, co było 4 lata temu. Wówczas doszło do ważnych zmian w klubie. Zmienił się prezes, miał być już spokój. Więc pytam, czy po 4 latach jest już spokój i porządek? I na czym ma polegać ta przebudowa Orląt? Jest spokój i porządek. Myślę, że pan prezes Tryboń bardzo dobrze sobie radzi. Przede wszystkim zmierzył się z gigantycznym, jak na możliwości klubu, zadłużeniem. Na dzień dzisiejszy zadłużenie klubu wynosi około 50 tysięcy złotych, a zastał ponad 200, więc myślę, że to jest dobre zarządzanie finansami. Natomiast jak już klub złapał oddech i jak widać chociażby ostatnie wyniki, gdzie piłkarze wygrali kolejnych kilka meczów z rzędu, już pewne to, co miało zadziałać, zadziałało, więc pora teraz po prostu zainwestować w infrastrukturę. Chcielibyśmy przebudować chociażby trybunę, żeby to była trybuna kryta, żeby kibice nawet w takie słotne dni jak dzisiaj, no mogli bezpiecznie w dobrych warunkach obejrzeć widowisko sportowe, jakim jest mecz, ale to są też plany budowy sztucznej płyty boiska, żeby piłkarze mieli warunki, oczywiście wszystkie grupy piłkarzy, żeby mieli warunki do treningu również w zimie. To, co się zadziało, to powiem, że tutaj mój kontrkandydat chce odpolityczniać klub, a ja to już postawiłem na to dawno, dlatego że no cóż, to jest pierwsza kadencja, kiedy wiceburmistrz nie jest prezesem Orląt. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym w nawiązaniu do tego tematu, chciałabym jeszcze dopytać pana o ten sport, bo pan zapowiada w swoim programie wyborczym, że zmieni sposób finansowania sportu.
Co to znaczy? Przede wszystkim zdanie, panie burmistrzu, proszę zapytać się działaczy, którzy nie są działaczami, w pewien sposób odsunęli się od klubu. Oni mówią, że chcieliby odpolitycznić klub, oni by chętnie wrócili. To są ludzie z ogromnym doświadczeniem sportowym, z zapleczem, z bagażem. No to zapraszamy, ale to trzeba ich było zaprosić już dużo wcześniej, nie wtedy, kiedy ja mówię, że trzeba to zrobić, ale o tym trzeba myśleć wcześniej. Radziłbym, żeby właśnie klub był w rękach działaczy sportowych. Sportowców, którzy są nawet na emeryturze, którzy są poza miejscem zamieszkania, mają wiele, wiele nowego do wniesienia. To jest o klubie. I sposób finansowania. Sposób finansowania sportu. Proszę Państwa, nie może być tak, że przez ostatnie 4 lata chociażby UKS-y sportowe za mojej kadencji miały pewne środki. Nie będziemy mówili środki X. Wiem, że w tej kadencji przez ostatnie 4 lata te środki dla UKS-ów były mniejszymi środkami. Zmniejszane środki. Są mocno zaangażowani ludzie. Tutaj brakuje właśnie strategii też sportu na najbliższe wiele lat. Nie jest to, to się działa tak zwane od meczu do meczu. Nie można sobie raz strzelić bramkę, raz tej bramki nie strzelić, raz ją obronić. Sport w mieście powinien mieć tą ciągłość od młodzika do seniora, nawet do tego starszego seniora. I tutaj powinna być strategia rozwoju sportu w mieście. Na wiele lat w strategii, po to, żebyśmy mogli korzystać chociażby z rozbudowy bazy do środków unijnych, ale przede wszystkim pamiętać o dzieciach i młodzieży. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie do pana Zbigniewa Zemło. Ja chciałabym zapytać o zalew Zimna Woda. Kiedy był pan burmistrzem, wówczas między innymi to za pana kadencji wydzierżawiono zbiornik wędkarzom. Nie, pojawiają się takie głosy, jeden z naszych widzów pisze o tym, że wydzierżawienie tego zbiornika sprawiło, że nie można było tam na przykład stworzyć kąpieliska. Ten teren nie rozwijał się jako teren rekreacyjny. Czy teraz, kiedy ta umowa dzierżawy z wędkarzami dobiega końca, czy drugi raz zdecydowałby się pan na taką dzierżawę? Czy to był według pana wówczas dobry pomysł? Tak, wówczas na tamte czasy był pomysł dobry, bo to była, o ile sobie przypominam, dzierżawa 10-letnia i tutaj nie można pochopnie podjąć decyzji, czy podejmować, czy nie podejmować kolejną uchwałę, czy to na 3 lata, czy na 10 lat, bo wiadomo, że do 3 lat może burmistrz podjąć taką uchwałę, ale tutaj przede wszystkim, jeżeli się już kończy, ja bym chciał zapytać głośno, czy było spotkanie do tej pory z kołami wędkarskimi, bo oni 10 lat tam byli. No, co roku, wiemy, było wiele różnych zawodów wędkarskich dla dzieci, dla młodzieży, więc zadaję pytanie, czy na tą chwilę, jeżeli się kończy dzierżawa, czy oni wiedzą na czym stoją, czy to będzie, czy po pierwsze, czy chcą, żeby tam dalej być. Po drugie, jaki mamy pomysł, czy doprowadzić do rewitalizacji, prawda, tego zalewu, ale zalew to również zajazd. Wiemy, że tam jest, są to tereny usług, turystyki i wypoczynku. Tereny to wiele hektarów włącznie z wodą i tutaj powinniśmy już znać odpowiedź, tu już powinniśmy mieć, może za dużo będę mówił tej strategii, ale to się cały czas odbija, bo potrzeba mieć strategię działania, żeby nie dzisiaj mówić, że no, co zrobimy z wędkarzami. Dzisiaj powinniśmy sobie mówić, z wędkarzami zrobimy tak i tak, z zalewem zrobimy w taki inny sposób, ale przecież kończy się również z tego, co kojarzę, umowa dzierżawy z zajazdem Zimna Woda. Co dalej? No i teraz, czy też są rozmowy prowadzone, czy to wszystko... Zakładam, że ja wygram kadencję. Nie chciałbym się spotkać z taką sytuacją, że następnego dnia wszyscy przychodzą i mówią, nie wiemy, co się dzieje, co się będzie działo. Dziękuję bardzo. W nawiązaniu do tematu zalewu Zimna Woda, panie burmistrzu, minutkę. Dodatkowe mam do pana pytanie i również ono dotyczy zalewu Zimna Woda, bo zapowiadał pan, że będzie 20 milionów i będą one przeznaczone na rewitalizację zalewu. Czy ten plan jest aktualny? Odpowiem od pytania tego ostatniego. Te 23 miliony dokładnie, które są zarezerwowane jako alokacja dla miast powiatowych, to tak statystycznie wypada na jedno miasto powiatowe, a jest ich 15, są zarezerwowane. Rozmawiałem z marszałkiem Hetmanem, który teraz jest europosłem, który w Brukseli pilnuje budżetu dla województwa lubelskiego. Powiedział mi wprost, co już podkreślałem, że z tym się nawet nie dyskutuje.
dyskutuje. Tak samo jak się nie dyskutuje z 4% na szkolnictwo zawodowe, na budowę połączeń, na szpitale dla powiatów. Więc te pieniądze na pewno trafią do Łukowa. Czy 23 miliony? Nie wiem, czy to aż będzie 23 miliony potrzebne, żeby ten zalew zrewitalizować. Na pewno takimi pieniędzmi będziemy dysponować. Tak się składa, że tutaj pan radny Zbigniew Zemło mówi o spotkaniach z wędkarzami, że trzeba by spotkać, porozmawiać. No ja powiem tak, ja już dawno zrobiłem to, o czym pan myśli. I dla przykładu podam fakt, że ostatnie walne zebranie koła wędkarskiego Łuków Miasto odbyło się niedawno. Ja uczestniczyłem w tym zebraniu i od wędkarzy dostałem statuetkę za zasługi dla wędkarzy łukowskich ogólnie. Jestem na każdej większej imprezie organizowanej przez Polski Związek Wędkarski w Łukowie i myślę, że to jest odpowiedź. To są fakty, dziękujemy, to są działania. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz przechodzimy do pytań, które do kandydatów skierowali nasi widzowie i one są już konkretnie do każdego z kandydatów. Tutaj już nie będzie pomiędzy panami możliwości odpowiadania sobie. Pierwsze pytanie do burmistrza Dariusza Szóstka. Czy pan, tak jak prezes Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, uważa, że te wybory samorządowe zostały sfałszowane? I czy 13 grudnia wybiera się pan na demonstrację do Warszawy? W Łukowie na pewno nie są sfałszowane. Mieliśmy tam zaufanych ludzi w komisjach, więc tutaj nawet nie mamy podstaw, żeby sądzić, że te wybory zostały sfałszowane. 13 grudnia nie wybieram się do Warszawy, ponieważ mam już zaplanowany ten czas. Natomiast oczywiście, jeżeli pan prezes ma jakieś dowody na to, no to powinien je ujawnić po prostu. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie od naszego widza do pana Zbigniewa Zemło. Czy jeżeli zostanie pan ponownie wybrany burmistrzem, to ponownie zadłuży pan miasto, tak jak to było za poprzedniej kadencji? Piękne pytanie dostałem, bo proszę państwa, tutaj ukłon do pana Szóstka, że pomógł zadłużyć miasto do innych radnych, w sensie takim, że głosowaliście za Nowym Łukowem, za kapitanem Ostoi. Proszę państwa, były czasy, kiedy trzeba było inwestować w miasto, były środki unijne. Bez możliwości wzięcia kredytu nie było szans rozwoju miasta. To było jedyne wyjście. Przypomnę jeszcze raz bardzo wyraźnie. Wtedy, kiedy otrzymaliśmy na dwa zadania Nowy Łuków 2 i kapitana Ostoi, mieliśmy otrzymać 75% środków zewnętrznych. Po pewnym czasie okazało się, że tych środków będzie nie więcej jak 3 miliony. Proszę, być może jest przekaz telewizyjny telewizji Master, która nagrywała sesję. Wstałem wtedy na mównicy i zapytałem się wszystkich radnych, między innymi pana Szóstka, czy odchodzimy od projektu, nie budujemy 29 ulic, czy musimy wziąć, czy bierzemy kredyt i pomagamy mieszkańcom. Nie było żadnego głosu sprzeciwu. To było zielone światło. Prosiłbym, żeby pan teraz spokojnie w tym ręce. Proszę państwa, to jest jedna sprawa. Były potrzebne również pieniądze na oświatę. Jak wiemy, na oświatę jest subwencja, gdzie miasto otrzymuje subwencję na jednego ucznia. Przez kilka lat ponad 1500 uczniów jest mniej w szkołach, a szkoły muszą utrzymać swój poziom. Więc to do niedofinansowanie już na samym starcie szkół poprzez subwencje, to jest obowiązkiem miasta, obowiązkiem gminy, jest to zapis samorządowy. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie do pana Dariusza Szóstka. Przyjmijmy, że 30 listopada wygrywa pan drugą turę wyborów, zostaje pan burmistrzem Łukowa. W mieście rządzi koalicja Prawo i Sprawiedliwość, Przymierze dla Ziemi Łukowskiej, Łukowska Wspólnota Samorządowa. Jak w takiej sytuacji bez radnych Platformy Obywatelskiej zamierza pan współpracować z Sejmikiem Województwa Lubelskiego, gdzie będą dzielone pieniądze unijne, a gdzie Platforma Obywatelska współrządzi z PSL-em? No powiem, że czekałem na to pytanie, bo ja chciałbym rozwiać mit. Proszę państwa, pieniądze unijne nie zdobywa się poprzez Lecha, Zbycha, Rycha czy Krzycha,
tylko pieniądze unijne zdobywa się poprzez pisanie dobrych projektów. Ja chciałbym tutaj zdementować, co gdzieś tam wypisuje na Facebooku jeden właśnie z nowo powołanych, z nowo wybranych radnych, że tu gdzieś tam klepanie, obślinianie się z marszałkiem pomoże. Myślę, że ja na miejscu marszałka to bym się obraził za taki wpis. Odpowiem pani redaktor tak, no nie jest wykluczone, że jednak z radnymi Platformy Obywatelskiej, bo czekam cierpliwie jeszcze na odpowiedź. Ja rozmawiałem ze wszystkimi 20 radnymi. Każdemu z radnych zaproponowałem współpracę, bo tak jak powiedziałem, to będzie nowe otwarcie, to będzie nowa rada, to będą radni ściśle związani ze swoim okręgiem, a nie z partią. Oczywiście część z radnych, która utworzyła koalicję, nawet podpisała deklarację współpracy. Dwie kolejne osoby zdeklarowały współpracę. Jeden z radnych Platformy Obywatelskiej również zdeklarował współpracę. Czekam na odpowiedź jeszcze trzech radnych Platformy Obywatelskiej, którym zaproponowałem właśnie współpracę dla dobra miasta, a nie dla dobra Platformy Obywatelskiej, PiS-u czy innego ugrupowania. Czekam cierpliwie jeszcze Dziękuję na odpowiedź. Bardzo. Przyjmijmy, że 30 listopada wygrywa pan wybory samorządowe i zostaje burmistrzem Łukowa. Jak pan sobie wówczas wyobraża współpracę z Radą Miasta, gdzie jest już zawiązana koalicja Prawo i Sprawiedliwość, Przymierze dla Ziemi Łukowskiej i Łukowska Wspólnota Samorządowa? Dziwne, że już jest zawiązana koalicja, bo trwa kampania wyborcza. No, pan Szustek jako urzędujący burmistrz mógł się zająć może bardziej pracą na rzecz miasta niż wiązaniem jeszcze teraz koalicji. Uważałem, że poczekamy do niedzieli, do 30 listopada. W niedzielę 30 listopada liczyłem na to, że jak normalni ludzie, normalni mieszkańcy Łukowa, szanujący to miasto i jego mieszkańców, siądziemy w te 21 osób, jeżeli ja to wygram wybory, z panem Szustkiem, który również Darkiem, bo to powiedział Darek, Zbychł, Krzychot, więc z Darkiem również siądziemy. I wtedy powiemy sobie jedno, czy wszyscy dotrzymujecie słowa, że pracujecie na rzecz miasta. Nie na zasadzie, że znów wiążemy koalicję, bo ten mnie się przyda do tego, ten się do czegoś innego przyda. Moi drodzy, czas, żeby w tym mieście było troszkę inaczej. Także wiązanie koalicji, podpisywanie jakichś deklaracji teraz, kiedy trwa kampania. Ja tak jak powiedziałem, panie Darku, jeżeli pójdzie 50% jeszcze mieszkańców, to ja wygrałem wybory. Ja wtedy zaproszę pana, żeby pan był razem w tym, żeby pan pomagał swoim doświadczeniem wszystkim, żebyśmy działali. Wie pan, no może pan tak mówić, ale za chwileczkę pan to powie. Ja wiem, że te 50% pójdzie, także przewaga będzie ogromna. Nie róbmy więcej takich rzeczy. Nie stawiajmy radnych, którzy pierwszy raz weszli do rady, w bardzo dziwnej sytuacji. Czyli dzielimy na lepszych i na gorszych. Zawiązujemy, podpisujemy. Nie wiem, czy podpisane, nie byłem przy tym. Nikt mnie to nie informował. Ale nie róbmy takich rzeczy. No, szanujmy wszystkich obywateli naszych i radnych. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie w tej rundzie pytań. Ostatnie pytanie do jednego i do drugiego kandydata. I ja bym tutaj poprosiła o bardzo, bardzo krótką odpowiedź. Nie będziemy mierzyć czasu. Ja tylko poproszę po prostu o jedno zdanie. Jedno zdanie, które będzie odpowiedzią na pytanie, kogo w przypadku wygranej pan, panie burmistrzu, powoła na zastępcę. Ja odpowiem chętnie na to pytanie. Niemniej jednak muszę chociaż jedno słowo. Panie burmistrzu, później będziecie koalicję panowie pomiędzy sobą dyskutować. Zawiązujemy już teraz, bo to nie wyklucza współpracy po wyborach. Ja przecież nie powiedziałem, że jeśli pan wygra, to koalicja nie będzie współpracować. Nie panowie, było takiej deklaracji. Już odpowiadam. Będzie teraz to Marcin ja Mateńko. Trochę. Dziękuję. Moi drodzy, Łuków to jest miasto wielu zdolnych, młodych i doświadczonych samorządowców. Teraz rozmawiając na temat zastępcy, no pan Szustek mówi to z pozycji takiej, że jest obecnie burmistrzem, że no być może, że pan Mateńko przeszedł, prawda, z partii do partii, może dlatego, może dobrze mi się współpracuje. Jedno zdanie prosiłam. Jedno zdanie. Powiem państwu to 30 listopada, na przykład o godzinie 22:30. Przechodzimy do rundy drugiej. W tej rundzie każdy z panów ma możliwość zadania trzech pytań swojemu kontrkandydatowi. Chciałabym, aby panowie zadawali te pytania sobie
Jedno pytanie pan burmistrz Dariusz Szustek, jedno pytanie pan Zbigniew Zemło. Zaczyna pan burmistrz Dariusz Szustek. Pytanie do kontrkandydata. Pan radny Zbigniew Zemło deklaruje, że jak zostanie burmistrzem i osoby go popierające deklarują, że no spadnie ten deszcz pieniędzy unijnych na łuków. No ja chciałbym zapytać, dlaczego pan tego deszczu, idąc tutaj za pytaniem czytelnika, nie nałapał tych pieniędzy, które leciały tutaj strumieniem, wróćmy do tego deszczu pieniędzy, w poprzedniej kadencji, tylko ten deszcz pieniędzy był w bankach. Czy pytanie? Jak pan to zrobi? Jak pan to zrobi, skoro pan przez 8 lat pokazał, że no nie bardzo pan się orientuje w tym? Proszę państwa, panie Darku, panie burmistrzu, orientację mam doskonałą w tym, co robię, bo nauczyłem się to i od poprzedników, którzy byli burmistrzami i z nimi się spotykałem, ich się radziłem, mądrych ludzi. Mam taką króciutką listę tego, co zrobiliśmy przez tamte lata. To jest jeden z wycinków, tylko to jest tylko tutaj 27 punktów. Mówi pan, że posługuje się takim tekstem, że są osoby, które mnie poparły. Tak, proszę państwa, bo osoby, które mnie poparły, my z nimi przeprowadziliśmy rzeczową rozmowę z Platformą, z PSL-em, z Alternatywą dla Łukowa, z panem Dziudzikiem i doszliśmy do prostego wniosku. Jesteśmy w stanie to zrobić, nie deszcz, ale grat pieniędzy. Grat pieniędzy. Wraca pan do poprzednich kadencji, że nic. Oceńcie państwo tak na zimno, na chłodno, któregoś tam dnia się przejedźcie, zobaczcie nową halę w Dwójce, zobaczcie boiska, orliki, zobaczcie osiedla, zobaczcie Schetynówki, zobaczcie wiele innych rzeczy. No pan mówi, że pan na przykład zrobił i fajnie i dobrze, bo ja też się cieszę, studnie w centrum miasta. No ale ja dam taką kontrę, ale ja zrobiłem dwa skwerki wtedy, jeden z fontanną, drugi od frontu. I tak mogę wiele zadań przerzucać. Pieniądze, same pieniądze unijne, ja bym, proszę mi powiedzieć, jak jeżeli będzie można, jak dużo pan przygotował projektów, żebym ja mógł realizować unijne, żeby ten grad pieniędzy spływał. Czy pan już jest przygotowany teraz, żeby na przykład jak ja wygram wybory, że mam gotowe projekty, na podstawie których możemy zgłaszać środki unijne. Bo z tego, co wiem na razie, wniosek, który złożył pan na ulicę Stodolną, chyba na tą chwilę nie ma akceptacji. Ustosunkować się mogę. 30 sekund. No dobrze, szanowny panie radny, ta studnia, zanim została wybudowana, to też tam dwa skwerki były zrobione. Jeden przy PKS-ie, drugi w centrum miasta. Ja myślę, że wreszcie mieszkańcy Łukowa nie muszą się wstydzić tego miejsca, tych połamanych płytek, tych byle jak, byle gdzie postawionych samochodów. Więc tutaj oczywiście to był kolejny wniosek, jeśli chodzi o Schetynówkę. Jest w tej chwili na liście rezerwowej. Doświadczenie uczy, że dzisiaj nie należy przesądzać. Samorządy złożyły mnóstwo wniosków. Dziękuję. Teraz pytanie zadaje pan Zbigniew Zemło. Tak, my już tutaj z panem burmistrzem przed wejściem na scenę, na główną scenę, wymieniliśmy swoje poglądy, bo jeden z zapisów moich na ulotce jest to, co mówią mieszkańcy. Zapytam publicznie, panie burmistrzu, jeżeli pan wygra wybory, czy prawdą jest to, co krąży po mieście, że będzie pan zwalniał rodziny, może osoby, które są kontrkandydatami dla pana, będzie pan zwalniał lub wyrzucał z pracy? Chciałbym usłyszeć jedną krótką odpowiedź. Tak jak powiedziałem tutaj, powiedzmy metr niżej, kiedy staliśmy jeszcze przed tym, no wyraziłem swój pogląd, że to jest takie nieładne z pana strony umieszczanie tego na ulotce, zwłaszcza, że pan ma już doświadczenie. Pan raz już ze mną przegrał wybory i pan doskonale wie, że żadnej czystki w urzędzie nie było. Żadna osoba nie straciła pracy. Oczywiście zmieniłem kilku naczelników. Ale mam do tego prawo. I pan, jeśli wygra wybory, pan też zrobi przegląd kadr. Natomiast żadna osoba nie straciła pracy w Urzędzie Miasta i myślę, że tutaj pracownicy są spokojni. Są spokojni. To są jakby plotki gdzieś tam powielane na zewnątrz.
najprawdopodobniej z pana obozu, ale moi pracownicy w Urzędzie Miasta są spokojni, że wiedzieni doświadczeniem, że bez względu na poglądy polityczne mogą sobie spokojnie startować w wyborach, mogą w tych wyborach uczestniczyć, że ja szanuję ich prawa, ja ich w ogóle szanuję jako ludzi i dlatego są spokojni o swoją pracę. Panie burmistrzu, nie mam żadnego obozu, to po pierwsze. Po drugie, to pytają mieszkańcy, a proszę mi wierzyć, że ja nie spotykam się tylko z panem na debacie czy z panią redaktor, ale spotykam się z wieloma mieszkańcami i takie są ich odczucia i ja powtarzam odczucia mieszkańców. Nie ma się co dziwić, że mają prawo pytać, nawet najtrudniejsze pytania zadawać i dlatego oczekiwali właśnie w tym momencie publicznej odpowiedzi. Jeżeli pan powiedział, że pan nie będzie robił czystek, to i moje otoczenie, nie mój obóz, bo tak ten obóz to mi się przypomina, no chociaż może czasy harcerskie to fajne czasy, ale... Do tego nawiązałem. Proszę? Do tego nawiązałem, że pan harcerzem jest. Ja jestem instruktorem ZHP w stopniu harcmistrza. Dziękuję bardzo. I życzę panu, że pan kiedyś doczekał takiego stopnia harcmistrza, który ja mam. Dziękuję bardzo. Ale teraz ja poprzestałem drugie pytanie. Na przewodniku. Teraz drugie pytanie zadaje pan burmistrz Dariusz Szóstek. Raczył pan wygłosić taką tezę, że dyrektorzy powinni rządzić szkołą, a nie burmistrz. Więc ja zapewniam pana, że każdy z dyrektorów łukowskich szkół i przedszkoli rządzi sam. Skąd się wzięła taka obawa w ogóle? Być może pan ma takie zapędy, żeby sam decydować o wszystkim, co się będzie działo w poszczególnych placówkach oświatowych, więc może proszę uspokoić dyrektorów, że tak nie będzie. Gdyby pan był uprzejmy wysłuchać całości albo wysłuchać teraz, powiem taką rzecz. Gdybym się zapytał dzisiaj dyrektorów, co u nich w ich placówkach będzie robione za 2-3 lata, odpowiedzieliby nie wiemy. 4 lata temu miałem przygotowaną strategię dla oświaty na lata 2011-2015. Pracowaliśmy przez kilka dni ze wszystkimi dyrektorami szkół przedszkoli. No później tak się stało, że pani naczelnik, która również to przygotowywała, w dosyć krótkim czasie przestała pracować w urzędzie. I tutaj zmierzałem do tego, że dyrektor powinien mieć swobodę w działaniu, ale ta swoboda powinna polegać na tym, że jest opracowana strategia rozwoju oświaty. Żeby było wiadomo, że przyjdzie mój wnuczek ze szkoły i powie, dziadek, za 2 lata, wiesz, będą u mnie budowali szkołę. Czy pana syn przyjdzie i powie, tato, czy słyszałeś o tym, że za 4 lata w tamtej szkole będzie boisko takie czy inne. Brakuje tutaj tego wszystkiego. Nie można rządzić. Ja uważam, że pan rządzi oświatą. W inny sposób niż się powinno to robić. I trzeba, moim zdaniem, trzeba słuchać ludzi, trzeba ich słuchać i dawać im możliwość widzenia oświaty z ich strony, ze strony rad pedagogicznych, ze strony samorządów uczniowskich. Tego brakuje w mieście. Tutaj powinna być nie to, że swoboda w działaniu, ale jasna, wyraźna, czytelna strategia oświaty na wiele najbliższych lat, chociażby na te 4 lata. Już nie mówię tutaj o środkach unijnych, bo tu chodzi o dzieci, chodzi o młodzież, chodzi o jej wychowanie. Więc tylko i wyłącznie zmierzałem do tego, żeby w ten sposób pracować z oświatą. Czy ja mogę się ustosunkować? Dobrze, no więc jakby to są jakby kolejne insynuacje niepoparte dowodami, bo już panu mówię, że w czwórce wiedzą, że będzie kort tenisowy, że w jedynce wiedzą, że będzie sala docieplona, którą odłożyli, bo była pilniejsza potrzeba, żeby parkiet zmodernizować. W czwórce wiedzą, że będzie nowe skrzydło. W trójce wiedzą, że będzie boisko lekkoatletyczne budowane. W gimnazjum numer 2, myślę, że szkoła szczególnie panu bliska, wiedzą, że będzie budowany zespół boisk. Dziękuję bardzo. Teraz drugie pytanie zadaje pan Zbigniew Zemło. Ja bym jeszcze raz nawiązał, choć dzisiaj to już było powiedziane, do tych wszelkiego rodzaju koalicji, bo jak wiemy, Platforma PSL wygrała i to znacznie w Sejmiku Wojewódzkim, mówiąc już liczebnie, cyfrowo. Mówi pan o marszałku Hetmanie, mówi pan o różnych odpowiedziach. Natomiast ja bym chciał zapytać się, bo mówi pan tak, 23 miliony będą, może ich będzie mniej, a może jeszcze w inny sposób. Jakbym otrzymał taką faktyczną odpowiedź, czy pan jest w stanie nawiązać rozmowy z przedstawicielami Sejmiku Województwa Lubelskiego?
Ależ oczywiście, panie Zbigniewie. Ja się w ogóle nie martwię, bo no właśnie, więc mówmy może o faktach. Ja mam bardzo dobre kontakty również z radnymi Platformy Obywatelskiej w Sejmiku, również z radnymi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mam dobre kontakty chociażby z wiceministrem Sławeckim, to jest przecież ludowiec z PSL-u. Na ostatnim otwarciu podstrefy ekonomicznej był przecież pan wiceminister skarbu, pan Rafał Baniak. Ja naprawdę jestem otwarty na wszelkie kontakty i nie jest tak, że ktokolwiek przede mną drzwi zamyka albo żebym ja się z kimkolwiek gdzieś tam kłócił. Ja drzwi mam wszędzie szeroko otwarte i bez problemu nawiązuję kontakty z ludźmi nie tylko z PiS-u, ale również z PSL-u, z Platformy Obywatelskiej. 30 sekund na odniesienie się. No tak słucham tych opowieści pana Dariusza Szustka, burmistrza miasta, te otwarte kontakty, te otwarte drzwi, to wszystko otwarte, tylko panie burmistrzu, 4 lata też były drzwi otwarte ostatnio i jakoś tak nie było tych gradu pieniędzy, nie było chwalenia się, że to zdobyliśmy, to nowe mamy. Ja mówię o sejmiku teraz, nie rozmawiajmy o innych rzeczach, bo to jest do pana pytanie, wszystko jest do wzięcia, tylko trzeba działać. Bo jeżeli pan mówił 4 lata temu, że pan zdobędzie ogromne środki, a po 3 latach w 2013 roku w styczniu pan powiedział, że tych środków nie było w ogóle. Dziękujemy. No więc, dlatego się pytam, obawiam się, jak to pan zrobi. Mogę? Nie, teraz pytanie. Nie, no bo to tak znowu plotki i pomówienia jakieś do tego. Ja mówiłem o tym, że nie ma dużych pieniędzy, ale są jakieś jeszcze resztki i jak najwięcej z tego będziemy zdobywać dla miasta i tak się stało. I panie burmistrzu, bardzo proszę, trzecie pytanie do kontrkandydata. No ja może znowu nietypowo. Znowu posłużę się rodziną, bo moja rodzina też stała się ostatnio obiektem niewybrednych ataków. Więc tutaj chciałbym na początek, zanim zadam pytanie, zacytować króciutkie pismo. Szanowna pani Renata Szustek, 21400 Łuków, osiedle Klimeckiego 13/14. Niniejszym informuję, że w roku 2014 pani Renata Szustek nie korzystała ze świadczeń zdrowotnych w SPZOS w Łukowie. A więc nie była hospitalizowana, nie była pobita. Pytanie? Więc ja pytam, ile jeszcze świństw przygotował mi pana sztab. Czy to już wszystkie? Czy jeszcze mam się czegoś spodziewać? Proszę państwa, panie Szustek, pan się za bardzo podniecił, zdenerwował. My jesteśmy ludzie normalni. My nie wchodzimy w butach do żadnych rodzin. Odwrotności, tak jak pan mówi, że ma drzwi otwarte. Przecież pan też miał sprawę w sądzie o pomówienia. Wygrał pan tę sprawę. Podejściem do tego było, że u pana są drzwi otwarte. Jak pan może w ogóle, przepraszam, no, szanuję państwa wszystkich, ale jak pan może śmieć twierdzić, że moje otoczenie, panie Szustek, panie burmistrzu, my się nie zajmujemy tymi sprawami, bo to jest brzydkie, to jest, tak, wie pan, to jest wstrętne. To jest brzydkie, paskudne, zgadzamy Także się. Ja bym ja sobie tak myślę, wie pan, zbliża się zima i tak się zastanawiam, czy pan zimą, przepraszam, ale jak niechcący odmrozi sobie palec u ręki, nie powie pan, że to też moja wina była. Nie. No nie może być tak. No ludzie, dajcie spokój temu, że wszystko, no to, co się dzieje. No to dajcie spokój. Śnieg pada w drugą stronę, wina zemły. Nie, no pozwólcie żyć normalnie pada pod górę, moja wina. I przestańcie się czepiać i pogłoski. Panie burmistrzu, nikt się pana nie czepia, po pierwsze. Oprócz pana pan, otoczenia. No widzicie państwo, to jest właśnie rozmowa dwóch dorosłych facetów. No właśnie. Jeden ubrał dobre buty, a drugi wchodzi z butami do drugiej osoby. Proszę tak nie myśleć. Niech pan zacznie myśleć pozytywnie. Niech pan zacznie myśleć, że w Łukowie są normalni ludzie. Tak, są. Ja wszystko wiem, że są normalni ludzie, ale są Ale proszę ludzie, mnie teraz nie przeszkadzać, bo pan nie ma teraz czasu antenowego, no, i nieładnie pan się zachowuje. Został znacznie przekroczony. Także proszę od mojego otoczenia. A tak, ja tak. Proszę nie kłamać, bo nie miałem żadnej sprawy sądowej. Miał pan sprawę? Panowie. Nie miałem. Wygrał pan. Nie wygrałem, bo nie miałem. A teraz wracamy do trzeciego pytania, które pan Zbigniew Zemło może zadać swojemu kontrkandydatowi. Bardzo proszę, 30 pan, sekund na zadanie tak, pytania oczywiście. I półtorej pan, minuty. Panie burmistrzu, powiem tak, jest pan niezłym prowokatorem do zadawania pytań, bo miałem w ogóle tego nie pytać, bo uważałem, że po co, nie ma to sensu, ale zapytam.
Ileś czasu temu do jednego z wydziałów Urzędu Miasta wkroczyła policja i proszę powiedzieć, jakie są rozstrzygnięcia, bo to jest wstyd, nie ukrywam, dla miasta, to jest zła promocja. Jakie jest rozstrzygnięcie tego wkroczenia policji do wydziału, do pana, czyli do wydziału, do urzędu, którym pan jest szefem urzędu? Zaznaczam, że nie chciałem zadawać, ale skoro pan... No dobrze, że pan zadał, bo myślę, że mieszkańcy mają prawo do doznania. Rozstrzygnięcia nie ma. Wzięli po prostu komputery, gdzieś tam je zawieźli do Lublina, no i to w Lublinie badają te komputery. Ja jestem spokojny o wynik badania, bo jeszcze raz powtarzam, tam nie było żadnego drukowania ulotek, ani przygotowywania żadnych materiałów wyborczych. Natomiast mogę dzisiaj powiedzieć, że to była jedna ulotka z Platformy Obywatelskiej, konkretnie kalendarzyk, jedna ulotka z Komitetu Przymierza i jakaś ulotka z Prawa i Sprawiedliwości. Mojej tam nie było? Nie. To szczęście ma. Ale to nie była pana wina, ja wiem, kto tam obserwował i kto złożył donos. Skąd pan to wszystko wie? Kiedy pan śpi? Przecież to trzeba... Trochę czasu co na co innego poświęcić. No sypiam jakieś 6 godzin na dobę, myślę, że to jest wystarczająco. Odniesienie jakieś 30 sekund? Szef jednostki nie wie, co jest dalej, przeglądają, badają, patrzą. No jak mogę wiedzieć, jeżeli to są działania policji? No panie radny, czy mnie wolno w ogóle ingerować w działania policji? Panie burmistrz. Jest to na tym etapie, ja odpowiedziałem wyraźnie, wysłano komputery do Lublina i one jeszcze nie wróciły. Ale dziękujemy bardzo. Pan zawsze mówi, że pan wszystko wie, dlatego uważam, że pan również wie, jakie rozstrzygnięcie. Ale to jest taka służba, w którą ja nie śmieję ingerować. W ogóle to się przede wszystkim nie powinno stać. Od tego trzeba byłoby zacząć. Taka sytuacja nie powinna zaistnieć. To jest przekroczenie donosów. Bardzo bym prosił. Ja mówię spokojnie, jak pan widzi. Ja, ale źle improwizujemy, bo pan nie w mojej tonacji gra, także panowie. Troszkę inaczej. Bo ja gram na akordeonie, pan na saksofonie. Proszę państwa, to może ja się zmierzę z panem Szuskiem z grona akordeonie. Wyzywam jego na pojedynek na akordeonie. Dobrze, kolejna runda. Runda czwarta, podczas której będą pytania od widzów. Są tylko dwa pytania i oba do pana Dariusza Szustka. Ja myślę, że pan burmistrz byłby niezadowolony, gdybym nie zadał pytania, więc uczynię zadość pana oczekiwaniom. Pytanie będzie konkretne i o konkretnego człowieka. Panie burmistrzu, przez 4 lata obserwowałem rolę, jaką w minionej już kadencji pełnił obecny tutaj kolega Michał Zarzycki. I chciałbym zapytać, bo polityka jest polityką, ma swoje reguły. W czasie kadencji on odegrał rolę po prostu pana konia trojeńskiego. Udawał opozycjonistę, a tak naprawdę współpracował z panem, ale to jego sprawa. Natomiast w czasie wyborów dokonał faktycznego rozłamu w przymierzu, co ułatwiło panu uzyskanie tego wyniku, którym tak się pan chwali. Bo to nieprawda, że było tak, że pan dostał prawie 5 tysięcy, a Zemo tylko 3 tysiące. Jeszcze 1,5 tysiąca zostało u Zarzyckiego. I pytanie, w jaki sposób pan tego człowieka wynagrodzi? Bo zapewne wynagrodzi pan. I czy będzie to na przykład stanowisko wiceburmistrza? Dziękuję. No proszę, proszę, jak to wyszło szydło z worka. Tutaj pan radny Zemło mówi o takiej współpracy, ale ja szerokiej zadawam. I tak dalej, i tak dalej. Ja odpowiadam w tej chwili panu Mariuszowi. A to pan Mariusz ma pretensje do demokracji, ma pretensje, że pan Michał wystartował. Jak śmiał, panie Michale, no może pan w kulu... Niczym, ja już powiedziałem, pan Michał nie oczekuje żadnej zapłaty, zdziwię pana. Zdziwię, a no właśnie, pan Michał nie oczekuje żadnej zapłaty. Powiedziałem już teraz, że jeżeli ja wygram wybory, w co wierzę, zastępcą burmistrza będzie pan Marcin Mateńko, ponieważ bardzo dobrze współpracowaliśmy przez 4 lata i będziemy współpracować nadal i wierzę w to, że cała Rada, również radni Platformy zdecydują się współpracować z nami. Dziękuję bardzo i teraz drugie pytanie. Pytanie do pana Szustka. Idąc do pana na rozmowę, jak pewnie kolejny już radny, który pierwszy raz wszedł do Rady Miasta, pojawiłem się u pana pełen nadziei na współpracę i szczerej chęci z pana strony. Byłem skłonny nawet zagłosować na pana w drugiej turze. Natomiast
po naszej rozmowie zmieniłem zdanie, ale moje pytanie brzmi, dlaczego pan w moje usta wkłada słowa o klepaniu się po plecach i obślinianiu, słowa, które były wypowiedziane przez człowieka, którego to pan sprowadził do pomocy panu w wyborach. Mówię tutaj panu Arku Kaszni. Proszę sobie poczytać swój profil na Facebooku, bo ten wpis o marszałku, pan wykasował. Natomiast panie radny, ja też byłem pełen nadziei, i to tak naprawdę to pan nie po rozmowie ze mną, a chyba raczej po rozmowie z panią Ulą zdecydował, że pan poprze Zbigniewa Zemło. Ale to już pański wybór. Ja naprawdę byłem pełen nadziei, że pan jest rzeczywiście radnym niezależnym. Natomiast dzisiaj zobaczyłem pańskie poparcie, gdzie jest wyraźnie podpisane radny Platformy Obywatelskiej. Także tak wygląda pańska niezależność. Ludzie są już rozgoryczeni, którzy na pana głosowali. Dziękujemy bardzo. Rozumiem, że więcej pytań nie ma. Chciałabym teraz, aby panowie podsumowali mijającą właśnie kampanię wyborczą. Długą kampanię, trwała tak naprawdę od września. 16 listopada mieliśmy pierwszą turę wyborów na stanowisko burmistrza Łukowa. W niedzielę 30 listopada będzie druga tura. Wówczas zdecydujemy, kto będzie rządził Łukowem przez kolejne 4 lata. Chciałabym, żebyśmy to teraz podsumowali i poproszę pana Zbigniewa Zemło. Tak. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem się odnieść do jednej rzeczy, która się ukazała na Facebooku, którą pan Dariusz Szustek również wskazuje na tak zwany obóz. Powiem jasno, film, który się ukazał, odcinam się od brudnej kampanii, jestem, brzydzę się, powiem po prostu, takim zachowaniem, które się stało, które trafiło do ogólnego oglądania. Nikt z naszego otoczenia takiego tematu nie zrobił i apeluję do osoby, która tak się zachowała, żeby się natychmiast wycofała z jakichkolwiek kolejnych działań. Bo ja sobie nie wyobrażam, jak będzie wyglądała kampania za 4 lata. I panie burmistrzu, tak jak powiedziałem, proszę mnie nie oczerniać za to, że deszcz pada w lewą stronę, a nie w prawą, że coś się dzieje, coś jeszcze innego. Znajdzie pan sobie może innego przeciwnika. Jest to brzydkie. Nie podoba mi się pana takie wiecznie stwierdzanie, że Zemło to Zemło, wina Zemły, że niedługo będzie, że to, że Łuków ma prawie 800 lat, to też będzie moja wina. Natomiast co do kampanii, proszę Państwa, też mógłbym narzekać, że plakaty są zawieszone na tablicach, już po 2 godzinach są zrywane, że banery pocięte i tak dalej. Czy słyszeliście ktoś ode mnie, że oczerniałem, że to pan Szustek, że to obóz pana Szustka, czy otoczenie pana Szustka robiło? Nie. Chciałbym, żeby takich rzeczy nie było w Łukowie, żeby kampania polegała na merytorycznej rozmowie, na spokoju i rozwadze. Nie jakichś insynuacjach, niedomówieniach, brzydkich słowach i tak dalej, i tak dalej. Odcinam się od brudnej kampanii. Nie jest to w moim stylu. Nigdy takich rzeczy nie robiłem. I dlatego właśnie jestem nie przewodnikiem, a harcmistrzem. Pan Dariusz Szustek, proszę o podsumowanie mijającej kampanii wyborczej. No zacznę od tego przewodnika. Przewodnik to brzmi dumnie, zwłaszcza, że to zdobywa się takie tytuły już na przykład w szkole średniej. No, na harcmistrza to potem trzeba już w strukturach praktycznie pracować ZHP. Wystarczy być drużynowym. Ja wybrałem inną drogę. Panie radny, na tym filmiku pan doskonale wie, że pan był i pan wie, kto to nagrał. To była jedna osoba, która była tam obecna i to akurat pan doskonale wie. Pan był przy tym wszystkim obecny, tak samo jak był pan przy zastraszaniu mnie przez konkretnego pana, który mnie straszył. Ja prosiłam, żeby przepraszam, pan podsumował kampanię. Mówimy o wyborczą. Kampanii, pani redaktor, proszę mi teraz nie przerywać, jeżeli mówimy o brudnej kampanii. Pan doskonale wie, kto to zrobił, więc proszę wykonać telefon do tej osoby i powiedzieć, słuchaj, przestań, tak, przestań, bo mi to wcale splendoru nie przyniosło, wręcz przeciwnie. Tak, pan się zorientował, że ludzie do tego podchodzą z obrzydzeniem, że nie popierają takich metod. Ja
również nie. Jeśli chodzi o brudną kampanię, to pański syn również przeciwko mnie prowadził brudną kampanię. Dziękuję. 4 lata temu, za co został skazany. Dziękuję a bardzo. Prawo i Sprawiedliwość prowadziło kampanię fair wobec wszystkich rywali politycznych. Dziękuję no bardzo. Tak myślałem, że pan nie wytrzyma, no ale dziękuję to już bardzo. Pana sprawa. Panowie, i zbliżamy się do końca naszego programu. Na zakończenie chciałabym zwrócić się do obu panów, abyście bezpośrednio do naszych widzów powiedzieli jasno i wyraźnie, czy mają iść w niedzielę na wybory i dlaczego mają głosować. Szanowni Państwo, mieszkańcy Łukowa, warto iść na wybory, bo to jest wasz wybór, to jest wasza władza, wasza decyzja. To jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Wzięcie udziału w wyborach. To jest oczywiście wasz przywilej i z przywileju można skorzystać albo nie. Ja zachęcam do skorzystania z tego przywileju, jaki daje demokracja i wzięcia udziału w demokratycznych wyborach samorządowych 30 listopada 2014 roku. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia przy urnach. Szanowni Państwo, przed nami druga tura wyborów 30 listopada 2014 roku. Zachęcam Państwa i bardzo proszę, żebyście wzięli udział w wyborach. Bardzo również proszę, żebyście oddali głos na moją osobę. Ja Wam zagwarantuję rozwój miasta, spokój, rozwagę. Zapraszam na Państwa na wybory. To ja oczywiście zachęcam do oddania głosów na mnie. Szanowni Państwo, w ten sposób zakończyła się nasza debata. Mieliśmy możliwość wysłuchania pytań i odpowiedzi. Mieliśmy możliwość poznania poglądów naszych kandydatów. W niedzielę 30 listopada druga tura wyborów. Burmistrz Dariusz Szustek i były burmistrz Zbigniew Zemło zmierzą się w drugiej turze. Który z nich zostanie burmistrzem, zależy tylko od nas. Dziękuję bardzo.